Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 23 września 2019 rok. Tu w tej rodzince w odchodziku z matką zapasową powinna wyjść młoda matka. Dlaczego powinna? No bo pszczółki zaczynają nosić małe znamiona pyłku, a to jest oznaką, że może się wygryzła matka. Tak, do pewnego terminu co do dnia ciężko ustalić. To były jajka wkładane, był taki temat, że zabrałem tej rodzinie matkę, dałem do innej rodziny, a on został czerwone jajeczka, wszystko. I co się okazało? Założyły miseczki matecznikowe na pustych komórkach na skraju. Ja nie chciałem zaglądać, żeby nie przeszkadzać. Zaglądam, bo się miała wygryć, a tam nie ma nic. To jest bardzo ciasny ten odkład. Tu często matki dusze. A popatrzymy najpierw. Na tego Afroamerykana. Dobrze. Mam transportówkę, ale nie widzę, żeby się inne pszczoły kręciły. To tą rameczkę położę tu. A teraz wyjmę ramkę z materiałem na mateczniki. Z materiałem na mateczniki, tak. Zobaczymy, co tu jest, czy coś wyszło, czy nic. Jak to wygląda? O, tu są te mateczniki. Jednak dojechały z tymi matecznikami. Cztery mateczniki. Przed zasklepieniem mateczniki były odymiane aprivavolem. To waroza na pewno tych mateczników nie zaatakowała. Tu na dole jest pszczoła z pyłkiem. To znaczy, że one już słyszą tą matkę na wygryzieniu. Tak, dzisiaj albo jutro tu mateczki wyjdą. Także mateczniki zostały dowiezione. Teraz, żeby to delikatnie włożyć, żeby się nic nie stało. Teraz kwestia, czy ona się unasienni, czy nie. O tym się przekonamy na wiosnę. Może gdzieś tam trutnia znajdzie. A. Może gdzieś tam trutnia znajdzie. Także, ach, jeszcze zobaczę, co na tych ramkach słychać, jaka ilość pokarmu, ile im trzeba dać, bo ich nie podkarmiałem. Ktoś powie, że to słabe, że takich rodzinek się nie trzyma, ale ta rodzina, proszę Państwa, jest ogrzewana drugą rodziną. Ta jest ramka dość ciężka. Ta rodzina jest dogrzewana drugą rodziną. Zaraz Państwu zaprezentuję tą drugą rodzinę. Tam jest odkładnik z matką zapasową, a tu jest druga ta rodzina. Co tu jest pod tym? O, pięknie w spodzie siedzą, chyba że nic nie ma. No tu ma rodzina cholera.
gdzieś się nie kwapią do wierzchu, bardziej może siedzą dołem plastra. Tu w tej rodzinie 20 lat temu, jak ona była osadzona, to tu nic nie było robione, nie była zmieniona matka, nic. Dalej pszczoły żyją. No tym ujęciem, że jednak matyczniki są na wyjściu, pszczoły czują obecność matki, bo zaczynają nosić pyłek. No serdecznie się z Państwem.